Siema, dzisiaj pokażę wam, jak wygląda walka, jak wygląda jeden z endgame'owych bossów. Będzie to Warlord. Tak więc robiłem sobie mapki tutaj. Oczywiście te mapki muszą być na tier 2, czyli muszą być dwa gemy, dwa watchstone'y wsadzone w ten teren, żeby zaatakował mi jakiś boss ten teren. O czego nie powiedziałem w poprzednim odcinku, jeśli chodzi o Atlas. Tutaj jest ściąga i tutaj jest napisane Region Level 2 required to spawn Exile. Czyli Region Level 2 to znaczy, że są dwa Watchstone'y. Tutaj, gdzie miałem wszędzie Region Level 1, to tu już jest napisane, że zebrałem te Watchstone'y. I teraz wszędzie muszę mieć albo drugi, albo trzeci level. Czyli muszę mieć albo dwa, albo trzy watchstone'y wsadzone. Także jeden watchstone pierwszy level, dwa watchstone'y drugi level i tak dalej. Więc tak to wygląda. A to jest dosyć ważne, bo przez to ja też siedziałem chyba jeden czy dwa dni bez progresu. Bo sam o tym nie wiedziałem. I miałem po prostu porozkładane wszędzie po jednym. A to niestety tak nie działa i muszę mieć po dwa, żeby zaatakował mi tutaj jakiś bosik. Także biegałem sobie mapki, spotkałem typa. Zrobiłem, co jest ciekawe, zrobiłem po tym, jak spotkałem gościa, tego Droxa, tutaj jest napisane Warlord. Spotkałem go raz, po czym zrobiłem jedną mapkę i od razu mam już misję. O, tutaj mamy Citadel of Lex Proxima, czyli to jest właśnie to. To będzie ta walka z busikiem. Tylko powiem jeszcze, że nie spodziewajcie się fajerwerków, bo ten build nie jest skończony. To jest taka budżetowa wersja, brakuje mi jak, nie wiem, 15 exaltów do skończenia tego buildu, także jeszcze trochę czasu minie. Okej, odpalamy sobie misję Uzany. I lecimy. Ona nam odpala jakąś tam mapkę, nie wiem, czy to jest losowe, czy nie. I wygląda to tak, że... No właśnie, mam problem na tym buildzie, jeśli moby mają Resist Chaos albo Resist Elemental, o. Wtedy jest troszkę lipa. Ale ogólnie powiem wam, że całkiem przyjemnie się tym buildem gra. Pod Blade Vortexa. Bardzo, bardzo fajnie się czyści Delva. Po prostu biegnę przez siebie i elo. Nie chce mi się zbierać tych metamorfów, po prostu nie chce mi się. Czekam, aż wprowadzą w końcu patcha, gdzie te metamorfy się będą same zbierały, bo to jest tragedia. No i powiem wam, że tak jak patrzę, jeśli chodzi o te resisty na elemental damage, to każdy boss ma resist elemental. I ja się, bo to już będzie trzeci boss na tym regionie, w sensie... Trzeci watchstone na tym regionie. To jest właśnie walka o trzeciego Warstone'a. I chyba tier mapki jest dosyć wysoki, w sensie Monster level to 7-6. Więc mogę bardzo długo się bić z tym bossem, albo nawet mogę nie dać rady go zrobić. Chociaż te bossy są w miarę łatwe. Najgorszy bossik to jest ten z wężami, moim zdaniem. To jest najgorszy boss. Ja sobie może teleporty tutaj dam, w razie czego. To jest moim zdaniem najgorszy boss ze wszystkich. Bo najtrudniej mi się z nim zawsze walczy. Okej, chwila skupienia. Aby się nie wywalić głupio. No, dobra, mamy to. No, zabiliśmy bossa mapki i otworzył nam się portal do Crusaders Sanctum. To jest akurat portal, który się nazywa tak ze względu na to, że to jest boss Warlord. Także wbijamy i tak się prezentuje nasz bosik. Zobaczymy, ile będziemy go bić. Co pamiętam, to on akurat nie jest jakiś super trudny. Jeśli ma dosyć proste mechaniki.
Okej, okay, i tu mamy problem, bo nie możemy na to stanąć, bo to ostro bije. O, nie, 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 nie. Aha, okej. Okay. No tak mówiłem. Jeszcze trochę czasu minie, zanim na spokojnie będę sobie robił tego bossa, więc stracę znowu całego expa, ale co tam. Problem jest taki, że jest... Co jest? O, dobra. To jest w dosyć słabym miejscu ten bossik tutaj. Ja nie mogę sobie biegać naokoło. Ej, ale ostatnio jak go biłem, to on tyle nie bił. No ale to głównie przez to, że on teraz już ma wyższy tier, nie? Jest wyższy tier mapki. Dlatego on też jest trudniejszy i jest taki problem, że ja nie mogę do niego podejść. Na melee on jest dosyć uciążliwy. No i nie ma regeneracji potek, nie? A nie można tu portalu wstawiać, od razu mówię. Także... Wydaje mi się, że dosyć ciężko może być na Haceku. Problem jest taki, że... Ja głównie biję Skolda, a praktycznie każdy boss ma resist elemental. Bardzo ciężko jest mi się przez to przebić. Wow, 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 wow. Fajnie, gość. Dobra. No podejdź tu. Dobra. No i mamy zabitego bossa, za to dostaliśmy Watchstone'a, którego możemy sobie wsadzić w jakiś regen. Ja chyba chciałbym, bo tutaj jeszcze mogę dalej, jeszcze jednego bossa, jeszcze jednego Watchstone'a mogę tutaj zdobyć na drugim poziomie, więc nie muszę tu wsadzać póki co trzeciego. Gdzie ja bym sobie to wsadził? Może gdzieś tutaj? No powiedzmy, że tutaj sobie go wsadzę. Pyk! O! I mamy kolejne mapki ulepszone. Dobra, także dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, zostaw suba w górę i widzimy się w kolejnym. Elo!